To teraz pozostając w kwestii rozwiązań, propozycji rozwiązań, które mogą nam pomóc w odchodzeniu od terapii daremnej, wykład przedstawi dr Tomek Kimiela i opowie nam o pełnomocniku zdrowia. Kim ktoś taki jest? Czy w ogóle szansa na jego istnienie w naszym systemie jest możliwa? Bardzo dziękuję. No, powinienem podziękować za zaproszenie, chociaż miałem w tym jako współorganizator pewien udział. Ja jestem lekarzem, pracuję na co dzień w Klinice Kardiologii CMKP, ale jestem też członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej i izby, jako izby też od lat właśnie kilku już staramy się ten nasz temat popularyzować. I też ta działalność okazuje się publiczna, czasem daje szansę na to, żeby coś zmienić w naszej rzeczywistości. I chyba coś takiego się właśnie dzieje i o tym będę chciał powiedzieć. Mój temat to, czy pełnomocnik zdrowia rozwiąże problem terapii daremnej, więc najpierw króciutko o tym, czym jest terapia daremna i idąca obok terapia uporczywa. Terapia daremna to działania, które prowadzą do przedłużonego podtrzymywania funkcji narządów, ale nie przynoszące korzyści choremu, a ta uporczywa terapia to taka, która przynosi nie tylko nie przynosi korzyści, ale też przynosi to nadmierne cierpienie. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że jeśli chodzi o zarówno terapię daremną i uporczywą, to punkt widzenia może być inny. Co innego może być daremne dla lekarza prowadzącego, dla konsultanta, a co innego dla rodziny, a co innego dla pacjenta. I trzeba zawsze zadać sobie pytanie, kto jest na pierwszym miejscu, czyje dobro jest dla nas kluczowe. Dla mnie ta odpowiedź jest jasna. Dla mnie to pacjent, to jego pojęcie daremności lub niedaremności powinno być na pierwszym miejscu. To jest łatwo powiedzieć, ale bardzo trudno to zrobić na co dzień. Zresztą te korzyści, na to trzeba mieć czas, o tym żeśmy dzisiaj mówili, o tym trzeba porozmawiać. Jeśli o to nie spytamy, na czym zależy pacjentowi i będziemy sami podejmowali te decyzje, no to wtedy może się okazać, że mimo, że działamy w dobrej wierze, to w rzeczywistości możemy kogoś skrzywdzić. Nawiążę też do znowelizowanego kodeksu etyki lekarskiej, bo to jest w tej chwili w naszym prawie jedyne tak naprawdę miejsce w polskim prawie, gdzie się mówi na ten temat i tutaj Państwo możecie przeczytać nową treść na temat właśnie terapii daremnej. Jest tam napisane wprost, że nie wolno stosować terapii daremnej i że decyzja o uznaniu terapii należy do zespołu leczącego. Powinna w miarę możliwości uwzględnić wolę pacjenta. I tutaj nawiążę do tego, co mówiłem przed chwilą. W miarę możliwości mamy uwzględnić wolę pacjenta, czy też raczej to właśnie wola pacjenta powinna być decydująca. Pozostawiam to Państwu do rozważenia, czy to jak w rzeczywistości powinno być. Jeszcze jedno ważne stwierdzenie, które wydaje mi się dla nas jest truizmem, ale niekoniecznie jest truizmem w społeczeństwie, to znaczy, że zapobieganie tej terapii daremnej to nie jest to samo co eutanazja, to jest kompletnie inna sprawa. To, że my nie chcemy, żeby człowiek cierpiał, to nie znaczy, że my chcemy, żeby skrócić jego życie czynnie. Także to jest bardzo ważne moim zdaniem, żeby zawsze to podkreślać. Zapobieganie terapii daremnej to nie jest eutanazja. Jeśli chodzi o chorych, którzy znajdują się w szpitalach w naszym kraju, to można ich podzielić na takie, jeśli chodzi o ich dalszą decyzyjność, na takie trzy grupy. Pacjenci świadomi, przytomni mają, prawo nas zobowiązuje do tego, żeby umożliwić im podjęcie decyzji. Mają wyrazić zgodę na wszystkie proponowane im zabiegi czy procedury. Zostawiłem znak zapytania, bo pracując w szpitalu wiemy, jak ogromna jest dysproporcja w wiedzy medycznej między lekarzem czy personelem medycznym a pacjentem i nam jest łatwo manipulować naszym pacjentem. To znaczy ja, jeśli jako kardiolog chcę przekonać chorego do jakiejś procedury, to ja najczęściej jestem w stanie to zrobić. Pytanie, czy to jest etyczne? No oczywiście nie zawsze, albo może być nawet bardzo nieetyczne. Więc ten znak zapytania tam zostaje i też duża odpowiedzialność, jaka jest na medykach. Następnie mamy pacjentów, którzy są przytomni, ale z powodu choroby psychicznej albo somatycznej są nieświadomi. Czyli to są chorzy, którzy w takich sytuacjach, jeśli coś się dzieje nagle, chory jest na przykład, zatrzymuje, staje nam serce, decyzję o tym, czy podejmować tą nagły zabieg podejmuje wtedy lekarz, który jest przy tym pacjencie. Jeżeli to są planowe zabiegi albo jakieś działania, no to decyduje o tym opiekun, jeśli mówimy o osobie ubezwłasnowolnionej,
lub sąd opiekuńczy, jeśli nie ma, nie ma tej, tego ubezwłasnowolnienia, nie ma tego opiekuna. I trzecia grupa to są chorzy nieprzytomni i tutaj jest również taka sytuacja, w sytuacji nagłej decyzję podejmuje lekarz i w tych stanach takich bardziej powiedzmy planowych, no to to jest najczęściej sąd opiekuńczy, zazwyczaj to nie są osoby ubezwłasnowolnione i przechodzimy właśnie do ubezwłasnowolnienia. Instytucja ubezwłasnowolnienia, my mamy w Polsce w tej chwili dwie formy, ubezwłasnowolnienie całkowite, czyli ta osoba nie ma możliwości podejmować żadnych czynności prawnych, wszystkie decyzje podejmuje opiekun, trochę jak dzieci, prawda? Tutaj wszystkie decyzje podejmuje ten opiekun i rzadziej stosowane wydaje mi się ubezwłasnowolnienie częściowe. Tutaj mamy kuratora, który jest upoważniony, ustanowiony do podejmowania niektórych decyzji. Przyczynami powinny być choroba psychiczna, czyli rozwój umysłowy. Z punktu widzenia kardiologa, no to to są po prostu najczęściej schorowane osoby w wieku podeszłym z zaawansowanym otępieniem, choć oczywiście nie tylko. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta instytucja ubezwłasnowolnienia, choć jest wykorzystywana i w tej chwili jest jedyną opcją, to jest absolutnie moim zdaniem niehumanitarna. To znaczy to jest instytucja, która pozbawia daną osobę autonomii absolutnie kluczowych dziedzinach naszego życia. Jest niezgodna z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, jest niezgodna ze standardami międzynarodowymi w zakresie ochrony osób z niepełnosprawnościami i od lat jest bardzo poważnie krytykowana. Myśmy się jako Polska zobowiązali, żeby zastąpić tą instytucję ubezwłasnowolnienia takimi formami, które pozwolą na wspieranie osób niepełnosprawnych czy z chorobami psychicznymi, ale nie zabiorą im całości możliwości decydowania o sobie. No i teraz od ponad roku toczą się prace nad tym, żeby zastąpić to ubezwłasnowolnienie innymi metodami. I ja dzięki temu, że tutaj od lat mówimy o tym, że trzeba wiele zmienić w opiece nad chorymi w okresie końca życia i mówiliśmy też o pełnomocniku medycznym, to ktoś to usłyszał, zaprosił Naczelną Radę Lekarską do tych prac, a ja zostałem zaproszony przez Naczelną Radę Lekarską i mogliśmy wziąć w tym udział. Najprawdopodobniej te zmiany zostaną przyjęte w przyszłym roku. W tej chwili został już gotowy projekt przekazany do prac już na forum rządowym. Nie będę bardzo dużo mówił o innych kwestiach, to znaczy o tym, że zamiast ubezwłasnowolnienia będziemy mieli kuratora wspierającego, który będzie przeznaczany dla tych osób, które wymagają lżejszego wsparcia, kuratora reprezentującego, który będzie w tych trudniejszych sytuacjach, którzy mają większe potrzeby wsparcia. O tym, to mniej troszkę dotyczy, wydaje mi się, osób w okresie końca życia. Będzie instytucja asysty prawnej. No i teraz to, co już wchodzi bliżej w nasz zakres, to znaczy, że będzie można w ramach tych propozycji powołać pełnomocnika, który będzie mógł w razie, gdybyśmy z jakiegoś powodu utracili zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji o swoim zdrowiu, będzie mógł w naszym imieniu tę decyzję podejmować. To będzie mógł być pełnomocnik rejestrowy, który zajmuje się nie tylko zdrowiem, ale też na przykład kwestiami innymi prawnymi. No i będzie też pełnomocnik medyczny. Bardzo ważną jest kwestią to, że o tą utratę zdolności będzie do decydowania o sobie, czyli moment, w którym wkracza pełnomocnik, będzie potwierdzał lekarz specjalista, bo na ten temat też jest dyskusja. No i teraz pełnomocnictwo medyczne. Ma być ustanowione na wypadek utraty w przyszłości zdolności do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem. Będzie to właśnie można robić albo w ramach pełnomocnictwa rejestrowego, albo jako osobne tylko i wyłącznie pełnomocnictwo medyczne. Będzie mógł taki pełnomocnik zadecydować albo o wybranych kwestiach, czyli my w ramach pełnomocnictwa napiszemy, że pełnomocnik może zadecydować o tym, tylko i wyłącznie, albo o wszystkim. Po prostu kwestie zdrowotne, wszystkie decyzje te od dzisiaj podejmuje mój, od momentu utraty oczywiście świadomości, pełnomocnik. I bardzo ważna kwestia, jak będzie można tego pełnomocnika powołać. Może będzie to mogła być albo forma pisemna z potwierdzeniem notarialnym, albo forma, będzie specjalny rejestr, forma rejestrowa, zgłoszenie pełnomocnika do tego rejestru, lub, i to jest moim zdaniem bardzo ważne z punktu widzenia pracy w szpitalu, będzie można też pełnomocnika powołać już po przyjęciu do szpitala.
to ma być potwierdzane przez personel medyczny, ale my będziemy mieli możliwość, żeby również w szpitalu taki człowiek, tak naprawdę każdy z nas, kładąc się do szpitala, będzie mógł pełnomocnika medycznego powołać. Pełnomocnik będzie miał duże uprawnienia, bo rzeczywiście w przypadku utrat naszej przytomności to sprawi, że te decyzje będzie mógł ktoś podjąć, a nie tak jak teraz będziemy wysyłali do sądu takie zapytania. Czy to rozwiąże problem terapii daremnej? Czyli pytanie postawione w tytule, no nie rozwiąże tego problemu. To jest pewna pomoc dla, moim zdaniem, dla pacjentów. To jest ważny krok, żeby pacjenci mogli być bardziej, jak to dzisiaj wielokrotnie mówiliśmy, podmiotowi, żebyśmy mogli bardziej szanować ich wolę. Natomiast oczywiście terapia daremna to jest szerszy temat i tu pełnomocnik nie wystarczy, bo brakuje jeszcze przynajmniej drugiej części, czyli planowania z wyprzedzeniem. Advanced Care Planning, o którym żeśmy dzisiaj mówili, czyli tego, żeby oprócz tego, że pacjent mówi, kto będzie moim pełnomocnikiem, to też mówi, co ja bym chciał albo czego ja bym nie chciał w razie, gdyby dochodziło do na przykład końca mojego życia, a ja bym nie był świadomy. No i także to jest ta druga rzecz, czyli właśnie oświadczenie woli, zgoda lub brak zgody na wybrane procedury i inne jeszcze kwestie, które każdy z nas chciałby, żeby się, czy może warto o tym w ogóle pomyśleć, ale które chcielibyśmy, żeby się z nami działy w razie, gdyby to życie się kończyło, a jak się często okazuje, wtedy naprawdę nie jesteśmy już w stanie tego wyrazić. Także warto o tym wcześniej pomyśleć i warto to gdzieś umieścić. W tej chwili w Polsce mamy, to nie jest powszechna praktyka. Gdyż nie mamy regulacji prawnych, mamy postanowienie Sądu Najwyższego, które dopuszcza czy nakazuje uznawanie takich oświadczeń, ale to nie jest absolutnie kwestia jasna prawnie. No i zawsze pozostają wątpliwości, czy takie oświadczenie jest jednoznaczne, czy nie było odwołane. Dopóki nie będzie to uregulowane, moim zdaniem, troszkę bardziej precyzyjnie, to będziemy się poruszać trochę po omacku w tej, no wydaje się, kluczowej dla osób odchodzących sprawie. Dlatego wydaje mi się, że potrzebne są zarówno medyczne, klarowne wytyczne opisujące advanced care planning, czyli to planowanie na przyszłość. Ja mówię tutaj o wytycznych, które będą stworzone przez towarzystwa naukowe na początek, bo dopiero mając pewny głos towarzystw naukowych, można pójść do decydentów, żeby wprowadzać jakieś zmiany prawne. No i druga kwestia, czyli edukacja, czyli to, co w tej chwili robimy i żeby robić tego więcej i szerzej. Żebyśmy edukowali zarówno nasze środowisko, jak i pacjentów o tym, że nie mówimy tutaj o czymś, co się nigdy nie stanie, co nas nie dotyczy, tylko właśnie to dotyczy każdego z naszych pacjentów wcześniej czy później i warto o tym pomyśleć zawczas. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pytań nie ma. Myślę, że zostawimy na koniec do dyskusji i do debaty na zakończenie konferencji. Dobrze już widać światełko w tunelu, a co to przyniesie, to się okaże.